tym miesiącu dosyć długo musieliśmy czekać na pierwszy wtorek miesiąca, ale nareszcie się doczekaliśmy. Tradycją stało się już to, że Epic Games rozdaje nam darmowe asety do zgarnięcia za darmo przed końcem aktualnego miesiąca. I tak też jest tym razem. Pamiętaj, że aby zgarnąć te asety, musisz przejść na Unreal Marketplace, zalogować się na swoje konto i kupić te asety za 0 zł. W następnym miesiącu każda z tych paczek wróci do swojej standardowej ceny, więc warto się pospieszyć. Ale nie przedłużając już, zobaczmy, czego możemy się spodziewać tym razem. Rozpocznijmy od Modular Gothic Fantasy Environment. Oczywiście, tak jak zwykle to bywa, dostajemy wielką pakę modeli, materiałów i tekstur do wykorzystania w naszym dowolnym projekcie. Ten konkretny składa się z modularnych obiektów starego zamku, które możemy łączyć w dowolne konfiguracje, tworząc swoje własne poziomy. Do tego dochodzi oczywiście masa materiałów i tekstur pasujących stylem do całości. Z ciekawszych rzeczy zauważyłem, że mamy tu materiał Vertex Paint, dzięki któremu będziemy mogli malować dowolnymi materiałami po każdym obiekcie. Tak jak widzisz, całość prezentuje się całkiem przyjemnie, więc pewnie dlatego poprzednio było wycenione na prawie 180 zł. A teraz przeskoczmy do ciekawego przypadku. Low Poly Town jest, tak jak można się domyślić, małym miasteczkiem w stylu Low Poly. Ale wydaje mi się, że kiedyś już rozdawali ten aset. Będę musiał przejrzeć moją bibliotekę, ale jednak jestem prawie przekonany, że już to gdzieś widziałem. No ale co do asetu, to mamy tutaj ponad 150 oddzielnych modeli wraz z różnymi ścianami, drogami i płotami. Czyli no pełen zestaw do zbudowania przyjemnej scenki lub planszy do gry. Stylem przewodnim jest low poly, więc tekstury nie mają dużych rozdzielczości. A co za tym idzie, wymagania sprzętowe są dosyć niskie. Podobno można to odpalić nawet na telefonie. W tym wypadku oszczędzamy 204,61. No a ten aset myślę, że zainteresuje sporo osób. Ostatnio pojawiało się sporo komentarzy, w których pisaliście, żebym zrobił film tłumaczący, jak dodać system dialogów do swojej gry. A ja zazwyczaj odpowiadałem, że to jest dość spory system i ciężko by było to zawrzeć w jednym filmie. No i proszę bardzo, nasze modły zostały wysłuchane. Defender Animated Dialogue System jest właśnie takim gotowym systemem dialogów. Całość jest zrobiona w blueprintach, więc podobno łatwo to edytować i tworzyć dosyć zaawansowane własne drzewka dialogowe, które mają wpływ na to, co się dzieje w świecie gry. No i muszę powiedzieć, że wygląda naprawdę zacnie. I wydaje mi się, że odpalę to sobie w najbliższym czasie, żeby bardziej się zapoznać z tym tematem. Dla formalności jeszcze powiem, że aset wcześniej kosztował 153,44. I jeszcze raz paka z modelami i teksturami. Grocery Store Props Collection oddaje w nasze rączki grubo ponad 400 unikalnych obiektów, z których będziemy mogli zbudować wnętrze sklepu spożywczego. Czyli mamy tu półki, stoły, szafki, kible, rury i nawet kwiatki. Całkiem sporo elementów i każdy z nich ma tekstury z zakresu od 1K do aż 4K. Plus do zestawu wchodzi system LOD, czyli Level of Details, dzięki któremu scena powinna działać dużo płynniej na każdym sprzęcie. Tutaj zachowujemy w kieszeni 179 zł i 2 grosze. No i ostatni zestaw na dziś, ale mimo że ostatni, to zdecydowanie nie nazwałbym go mniej interesującym. Survivors Roguelike Multiplayer Game Template to już kolejne spełnienie marzeń niektórych osób z komentarzy, którzy cały czas pytają o poradnik do gry multiplayer. Ta paczka jest szablonem gry wieloosobowej, do której musimy wrzucić nasze obiekty i obudować to jakąś fabułą. Cała reszta powinna już być zawarta w tym asecie. Nie będzie trzeba już się martwić o system zapisu i wczytywania, połączenie graczy przez internet, system zdobywania poziomów, system umiejętności, menu główne i z tego co widzę, to sporo, sporo więcej. Więc jeśli chciałeś kiedyś zrobić grę multiplayer i jakoś nigdy się nie udało, to może jednak warto spróbować z tym szablonem. Jedno jest pewne, oszczędzasz tutaj 255,77. Trzeba przyznać, że w tym miesiącu pojawił się taki bardziej techniczny zestaw asetów. Dostajemy dwa całkiem złożone systemy, z których możemy stworzyć naprawdę zaawansowane projekty, więc trzeba to docenić. Najbardziej jednak ciekawi mnie ta paczka miasteczka Low Poly, bo jestem praktycznie przekonany, że to już kiedyś było. No ale muszę się przekopać przez wszystkie darmówki na moim koncie, żeby to znaleźć, więc pewnie to trochę potrwa. A ty znalazłeś coś dla siebie?